historia w sposób naturalny fascynuje dzieci. Jeżeli tą historię najeżemy datami, każemy im zakuwać te wszystkie rzeczy, które się działy wcześniej, te wszystkie fakty, to niestety dzieci się szybko zniechęcą. To jest właściwie książka, o której mogę z dumą powiedzieć, że nie ma w niej żadnej daty. Ważne jest to, żeby historia była żywa, żeby była opowiadana przez tatę, przez mamę. Chcieliśmy, żeby historia była dla naszych dzieci fascynującą przygodą, a nie obowiązkiem. Żeby historia kojarzyła im się z czymś radosnym, z czymś, co jest ciekawe, co chcą poznawać. Nazywam się Noemi Albanowska i jestem redaktorem dziecięcym w tej książce. Najbardziej mi się podoba historia królowej Jadwigi, a właściwie to króla. I została w nim w moim wieku, może była mała, a została królem całego kraju. Polecamy tę książkę wszystkim, którzy kochają polską historię, którzy chcą, żeby ich dzieci znały losy naszego kraju i żeby wyciągały naukę dla siebie na dzisiaj z historii Polski, bo historia lubi się powtarzać. Książka jest dostępna na stronie wierszykidonauki.pl.